Rusev Day to jedna z lepszych rzeczy na SmackDown Live. Jeśli oglądaliście ostatnią niebieską tygodniówkę, to zapewne zorientowaliście się, że nadchodzą zmiany dla Rusewa i wygląda na to, że na horyzoncie jest jego split z Aidenem Englishem. Było to omawiane w czwartkowym Wrestling Observer Radio z Dave'em Meltzerem i Brianem Alvarezem. Ale jeszcze zanim zacznę odcinek, prosiłbym was o zostawienie subskrypcji na kanale oraz kliknięcie dzwoneczka, żeby przychodziły wam powiadomienia o wszystkich najnowszych filmach. Możecie nawet zostawić łapkę w górę, ponieważ pozytywny odzew bardzo motywuje do działania. Meltzer zauważył, że postawienie Lany w roli wrestlerki definitywnie nie wyszło i dodał, że nie było to właściwe dla jej postaci. Zgodził się on też ze stwierdzeniem Alvareza, jakoby Rusev miał niedługo odwrócić się od Aidena. Prawda jest taka, że English nie wygląda tak, jakby federacja tego chciała. Jego umiejętności ringowe są ok, jego śpiew jest lepszy od Eliasa, jako partnera dostał kogoś naprawdę over, ale prawda jest taka, że WWE nigdy nie postawi na ten tag team. Skąd ta pewność? Jeśli mieliby to zrobić, to stałoby się to już bardzo, bardzo dawno. Rusev z Laną od zawsze mieli dobry main eventowy akt. Jeśli chodzi o Aidena z Rusewem, to według WWE jest to ewidentny midcardowy tag team do podłożenia innym, zebrania kilku śmiechów od publiczności i żeby fani mieli co czantować. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich jest ponowne połączenie Rusewa i Lany. WWE jest znane z powolnego wycofywania zawodników, jeśli Vince ich nie lubi i English wydaje się być jednym z nich. Nie pomogło mu nawet to, że był over mimo jego bardzo słabego pushu. Miejmy nadzieję, że WWE znajdzie dla niego coś wartościowego po zakończeniu jego ranu z Rusewem. Co wy sądzicie o całej tej sytuacji? Czy to początek długo oczekiwanego pushu Rusewa? Czy WWE znajdzie coś jeszcze dla Aidena Englisha? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, a tymczasem zapraszam was na nasze social media, takie jak fanpage i grupa na Facebooku czy Instagram. Oczywiście na whatiswrestling.pl, gdzie znajdziecie masę newsów oraz dużo ciekawych artykułów. Dodatkowo wejdźcie na whatiswrestling.pl /live, by oglądać Raw, SmackDown Live i wszystkie pay-per-view od WWE na żywo, za darmo i w najlepszej możliwej jakości. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, ja byłem Karol z whatiswrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.